Witam Was bardzo serdecznie. Jak pewnie widzieliście przed chwilą, miałem sesję fotograficzną, do której chciałem się jak najlepiej przygotować. Chciałem pokazać najlepszą wersję samego siebie. To samo zrobiłem rok temu, też miałem sesję, to samo zrobię pewnie w przyszłym roku. Jako fajna forma uwiecznienia swojej sylwetki, jako fajna pamiątka. Widzieliście tylko część zdjęć jeszcze przed obróbką, także jeżeli chcecie zobaczyć całość, to zapraszam na mojego Instagrama, gdzie będę wrzucał regularnie zdjęcia. Tam również pokazuję swoje życie codzienne i tam również jest kupa merytoryki, więc zapraszam do followowania. I dzisiaj powiem Wam, jak się przygotować do takiej sesji, jak zrobić życiówkę, jak ustawić to wszystko tak, żeby ten jeden dzień był najlepszy z możliwych. Zapraszam. Do takiej sesji powinniśmy przygotowywać się już na tydzień przed. Minimum to właśnie takie 7 dni. Jeżeli chodzi o dietę, to powinniśmy wyjść na swoje zero kaloryczne, na swoje utrzymanie, nie być na deficycie. Z tego względu, że na zerze raz, że nie będziemy mieli ryzyka retencji spowodowanej redukcją, dwa, że będziemy mieli lepsze samopoczucie, a przecież o to chodzi, żebyśmy wyglądali na wypoczętych, żebyśmy się uśmiechali, a po trzecie zdążymy troszkę uzupełnić zapasy glikogenu, przez co będziemy wyglądać na bardziej spompowanych, na większych. I tutaj kluczowa będzie manipulacja gospodarką wodną. Na 3 do 5 dni powinniśmy zrobić tak zwaną fazę nawodnienia, czyli spożywać od 80 do nawet 100 ml płynów na każdy kilogram wagi ciała. Czyli na przykład osoba, która waży 100 kg, powinna spożywać od 8 do 10 litrów płynów dziennie. To daje nam to, że nasz organizm przestawia się w tryb wydalania, spada poziom hormonu wasopresyny, czyli hormonu antydiuretycznego, i w momencie, kiedy zrobimy tą fazę nawodnienia, to na jeden dzień przed samą sesją obcinamy tą wartość płynów o połowę. Czyli na przykład osoba, która spożywała 10 litrów, na jeden dzień przed spożywa już tylko 5 litrów. Nadal wydalamy to, co spożywamy, przez to retencja spada i mamy formę życiową. Przy fazie nawodnienia należy pamiętać o tym, żeby spożywać troszkę więcej soli niż zwykle. No bo też więcej wydalamy, dlatego żeby nie doszło do hiponatremii, czyli spadku stężenia sodu w naszym organizmie, powinniśmy solić troszkę więcej. Nie ma jakiejś oficjalnej rekomendacji ile, po prostu pamiętać o tym, żeby dodawać tej soli do posiłków w ciągu dnia. A w momencie, kiedy już obniżamy poziom płynów, to już wracamy do normalnej ilości sodu w ciągu dnia, tak jak to robiliśmy do tej pory. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli jesteś naturalem, to nawet nie myśl o tym, żeby obcinać sód do zera, albo żeby obcinać wodę do zera, bo nie spompujesz się na sesji, będziesz wyglądał płasko jak naleśnik, i też będziesz źle się czuł, więc też na zdjęciach wyjdziesz na zmęczonego. Dlatego nic to nie daje, najlepiej zachować racjonalne podejście do tego wszystkiego i spożywać o połowę mniej płynów niż w fazie nawodnienia i normalnie solić. Ok, wiemy co z wodą, wiemy co z solą, wiemy, że powinniśmy być na zerze kalorycznym. I teraz bardzo ważna uwaga, na 2 dni przed powinniśmy spożywać już lekkostrawne produkty i te produkty, do których jesteśmy w 100% przekonani, że nam nie zaszkodzą. Chodzi o to, żebyśmy nie byli w żaden sposób wzdęci, dlatego eliminujemy trochę podaż błonnika, ograniczamy warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, bo błonnik może przyczyniać się do wzdęć, dlatego powinniśmy jeść lekkostrawnie i sprawdzone dania. I jeżeli chodzi o dzień przed samą sesją, to najlepiej jest zjeść posiłek do godziny 18 albo do godziny 19, tak żeby mieć jak najwięcej czasu na przetrawienie go, żebyśmy nie mieli wydętego brzucha, przez co jesteśmy po prostu dłużej na czczo. I też pamiętajcie, żeby w ten ostatni dzień maksymalnie się wyluzować. Poczytajcie książkę, obejrzyjcie jakiś film, obejrzyjcie jakiś serial, możecie też wziąć długą, relaksującą kąpiel, przez to też dodatkowo jeszcze podniesiecie temperaturę ciała, jeszcze troszkę się wypocicie. Możecie też spożyć od 50 do 100 ml czystego alkoholu przed pójściem spać. Pomoże Wam to zasnąć i też alkohol troszkę odwadnia, więc też pomoże Wam się pozbyć tych resztek retencji, które Wam zostały. Jeżeli chodzi o sam dzień sesji, to pijecie już tylko na tyle, żeby zniwelować pragnienie bądź zniwelować suchość w ustach. I jeżeli sesję macie rano, to najlepiej, żebyście byli na czczo, albo możecie zjeść coś bardzo lekkiego i małego, jak na przykład cheeseburgera z McDonalda, bo czymś musicie się spompować, a taki cheeseburger dostarczy Wam pewną ilość sodu, więc Wam to ułatwi. No ale tutaj już zależy, bo jeżeli jesteście lekko podlani, to raczej bym nie ryzykował, poszedłbym na czczo. Jeżeli jesteście zbyt płascy, no to trochę bym doładował. Przed samą sesją weźcie jakąś przetreningówkę, do której jesteście w 100% przekonani, że dobrze na Was działa, dobrze pompuje i dobrze się po niej czujecie.
Możecie też wziąć oliwkę, żeby się troszkę posmarować, żeby być bardziej błyszczącym. Wtedy też te zdjęcia będą troszkę lepiej wyglądać. Możecie też wziąć jakąś gumę, żeby łatwo się spompować w terenie. I też, jeżeli nie jesteście obiektywni co do swojej osoby, to poproście kogoś innego, żeby ułożył wam plan. W moim przypadku ten plan układał Piotr Tomaszewski, za co bardzo serdecznie dziękuję, jako że ja sam jestem strasznie nieobiektywny do swojej osoby i na pewno bym kombinował, zmieniał. Jak widziałem, że mnie troszkę podlało w fazie nawodnienia, to od razu bym panikował i zmieniał. Także ja jestem najgorszą możliwą osobą do prowadzenia samego siebie. Nie jestem do siebie obiektywny. Dlatego fajnie, że miałem Piotrka, który mi powiedział, że wszystko jest ok, idziemy w dobrym kierunku, który ułożył mi ten plan działania. Tutaj macie też jego kanał. Także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie suba, łapkę w górę. Możecie też zadawać pytania. Zostawiajcie też swoje Instagramy w komentarzu na dole. Chętnie odwiedzę wasze profile. Zapraszam na mojego Instagrama. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam.